Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Daniel Washington i ich APC, które niestety, jeżeli chodzi o zapach, no nie jest przyjemny. Tak naprawdę z butelki on jeszcze jakoś pachnie, ale podczas pracy taki męczący, drażniący mega dla nosa. I dlatego nie lubię go we wnętrzu. Produkt na maksa przypomina mi, jeżeli chodzi o nie ten produkt. Dokładnie, Ideal Vask. Jest fajne, bo tamten produkt dla mnie jest bomba. Też śmierdzi niesamowicie, ale robi mega obrotę. Robotę. Fajne jest w nim to, że on jest takim jakby, nie jest tłusty. Nie jest taki, jest taki suchy, naprawdę fajnie domywa. pH oczywiście znaczne. Domywa rewelacyjnie, naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o wnętrze, robi mega robotę. A co mnie najbardziej cieszy, to że grubo zbiera przy ręcznej pracy. Na mikrofibrę ręcznie zbierasz i naprawdę potrafisz zebrać srogi brud. Także tutaj pod tym względem naprawdę bardzo fajne, gotowe APC. Porównuję go też do Bipro, który jest fantastyczny, tylko że tamten pachnie. Ten również ma podobne działanie, z tym, że moim zdaniem łatwiej się go wypłukuje. Naprawdę bardzo fajny APC. Na zewnątrz bajka też. Idealny. Jeżeli szukasz gotowego APC, a sport Ci nie przeszkadza, to ten naprawdę się sprawdzi. Jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, że jak potrafi po sobie też zostawić plamki, jak go dobrze nie wytrzesz. Więc tutaj też kłania się wypłukiwanie. Tutaj zdecydowanie, pomimo że on szybko, tak można powiedzieć, odparowuje i zostawia naprawdę taką tempą, taką szorstką tą powierzchnię, czuć, że rzeczywiście ten dany panel jest wyczyszczony. Naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony tym produktem. Tym bardziej, że jak nie lubisz bawić się w rozcieńczenia i Cię to drażni, bierzesz tego zawodnika i bajeczka. Ewentualnie możesz też go rozcieńczyć, zrobić sobie 1 do 1, 1 do 5 i latać we wnętrzu, żeby zebrać ten grubszy osad. Naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, bynajmniej u mnie. Okej, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!